Tak jak wspominałem, dziś opowiem o 10 najważniejszych Polakach II wojny światowej. Cała seria poświęcona owej wojnie jest na kanale Światowa Historia, także zapraszam. Stefan Paweł Rowecki, pseudonim Grot. Generał Dywizji Wojska Polskiego, dowódca Armii Krajowej. W czasie I wojny światowej walczył w pierwszej Brygadzie Legionów Polskich. W czasie Kampanii Wrześniowej dowodził brygadą w obronie Środkowej Wisły, a później w pierwszej Bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Rowecki obawiał się, że bezpośrednio po wyzwoleniu dojdzie do anarchizacji i radykalizacji społeczeństwa mas oraz wystąpień ludności niepolskiej zamieszkującej tereny II Rzeczypospolitej. Tej polskiej, zwłaszcza Ukraińców. W związku z tym planował utworzenie w konspiracji sprawnej administracji dysponującej oddziałami policyjno-wojskowymi, przeznaczonymi do tłumienia siłą różnego rodzaju rozruchów i wystąpień społecznych. Chciał również utworzyć obozy więzienne dla Niemców, komunistów i Ukraińców. W czasie okupacji niemieckiej stał się obiektem szczególnego zainteresowania niemieckich władz bezpieczeństwa, głównie z uwagi na znaczenie stanowisk, jakie posiadał. Został uznany za wroga numer 1 III Rzeszy. Był najbardziej poszukiwanym Polakiem. W gestapo była nawet specjalna komórka, która zajmowała się tylko i wyłącznie poszukiwaniem Roweckiego. W centralnie niemieckich władz bezpieczeństwa w Alei Szucha wisiał jego ogromny podświetlony portret. Wczesną wiosną 1943 roku... Odnalazł Roweckiego, członek siatki NKWD, jednakże szef NKWD w okupowanej Warszawie, później prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, publikacji Widowisk Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nie wydał rozkazu likwidacji, przez co Rowecki przeżył. Został wydany Niemcom przez agentów Gestapo ulokowanych w wywiadzie AK. Mowa tutaj o Blance Kaczarowskiej, Ludwiku. Kalksztejn i Eugeniuszu Świerczewskim. Po wojnie Kaczorowska została agentką komunistyczną, Kalksztejn został skazany przez władze PRL-u na więzienie, oboje drżyli starości, Świerczewskiego jeszcze w 1944 roku zlikwidowało akaza za zdradę. Rowecki został przez nich zdekonspirowany i aresztowany 30 czerwca 1943 roku. Został przewieziony do siedziby gestapo przy Alei Szucha 25, a później przetransportowany samolotem do Berlina. 1 sierpnia 1944 roku Himmler na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego nakazał niezwłoczne zgładzenie Stefana Roweckiego. IPN w toku śledztwa zakończonego w 2007 roku ustalił datę śmierci na dni od 2 do 7 sierpnia 1944 roku. Zygmunt Berling, generał broni Ludowego Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, zastępca naczelnego dowódcy Wojska Polskiego, komendant Akademii Sztabu Generalnego. Po odzyskaniu niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego i wstąpił do odtwarzanego 4. Pułku Piechoty Legionów, gdzie został dowódcą kompanii marszowej w randze porucznika. Wojnę obronną 1939 roku spędził bez przydziału. Mimo kilkakrotnych próśb skierowanych do władz wojskowych nie został z mobilizowane. 4 października 1939 roku został aresztowany przez NKWD. Do 1940 roku więziony w Starobielsku. W obozie jenieckim w Starobielsku został zwerbowany do współpracy z NKWD. Dzięki temu udało mu się uniknąć śmierci w Katyniu. Otrzymał obywatelstwo rosyjskie i był współautorem Deklaracji Hołdu i Lojalności przesłanej na ręce Józefa Stalina w marcu 1941 roku. Po agresji III Rzeszy na Związek Radziecki wstąpił do tworzonej przez generała Władysława Andersa Polskiej Armii, nie zrywając kontaktów z NKWD. Wraz ze swoimi współpracownikami został oddelegowany przez rosyjskich agentów do Armii Polskiej na Wschodzie w celu rozpoznania. Został mianowany przez generała dywizji Władysława Andersa, dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim, szefem sztabu 5 Dywizji Piechoty w stopniu podpułkownika. Po ewakuacji Armii Polskiej na Wschodzie do Iranu, Pozostał w Związku Radzieckim, za co został zdegradowany i wydalony z Wojska Polskiego rozkazem generała Władysława Andersa. Polski sąd polowy skazał go 2 lipca zaocznie na karę śmierci jako dezertera. Wyrok ten nie był prawomocny, albowiem wódz naczelny generał broni, Kazimierz Sosnkowski, nie zatwierdził go. W 1943 roku mianowany przez Józefa Stalina dowództwo 1 Dywizji Piechoty mienia Tadeusza Kościuszki i awansowany do stopnia generała Brygady. Zatwierdzał wyroki śmierci. ...na żołnierzach swojej armii podejrzanych o sprzyjanie lub współpracę z podziemiem niepodległościowym. Był jedynym z dowódców Armii Czerwonej w Powstaniu Warszawskim. Mimo, że nie miał dobrej opinii wśród Polaków, jako jedyny dowódca radziecki wydał rozkaz swoim oddziałom, aby ruszyli na Warszawę i połączyli się z powstańcami. Osobistym rozkazem Stalina, wydanym 30 września 1944 roku, Zygmunt Berling został odwołany ze stanowiska dowódcy prawdopodobnie właśnie za pomoc polskim powstańcom. 10 lutego 1947 roku wrócił do Polski i organizował Akademię Sztabu Generalnego. Zmarł 11 lipca 1980 roku w Konstancinie Jeziornie. Edward Śmigły-Rydz, marszałek Polski, generalny inspektor sił zbrojnych, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych w Wojnie Obronnej 1939 roku. 1 września po zaatakowaniu Polski przez III Rzeszę prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki na podstawie artykułu 13 Konstytucji Kwietniowej mianował go wodzem naczelnym. Był jednym z głównych dowódców obrony Polski. To on podjął decyzję... O wycofaniu się i przekroczeniu granicy polsko-rumuńskiej. W Rumunii został aresztowany. 10 grudnia 1940 roku udało mu się zbiec i przedostać do Węgier. W okupowanej Polsce zakonspirowany Śmigły Rydz przez pewien czas przebywał w Krakowie. 29 października 1941 roku znalazł się w Warszawie. Planował spotkać się z dowódcą Stefanem Roweckim Grotem. Nie wiadomo, czy do tego doszło. Edward Śmigły Rydz zmarł w nocy z 1 na 2 grudnia. 1941 roku. Przyczyną śmierci był atak serca. Edward Śmigły Ryc jest postacią kontrowersyjną, często bardzo negatywnie ocenianą ze względu na decyzje podejmowane przez niego podczas wojny obronnej. Leopold Okulicki, ostatni komendant głównej Armii Krajowej, komendant główny nie, czyli organizacji, która miała nie walczyć w powstaniu, lecz kontynuować walkę o niepodległość po wkroczeniu Sowietów. Do tej organizacji należał m.in. Rotmistrz Pilecki. Okulicki był również cicho-ciemnym. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku Okulicki pełnił służbę w Sztabie Głównym i zarządził alarm w związku z wybuchem wojny. Potem bronił Warszawy jako szef sztabu odcinka Zachód i od 17 września dowódca zgrupowania swojego imienia na woli. Utrzymał się na pozycjach aż do kapitulacji Warszawy. Za obronę u stolicy został 29 września odznaczony złotym krzyżem orderu Virtuti Militari. Został aresztowany w nocy z 21 na 22 stycznia 1941 roku przez NKWD i wywieziony do Moskwy, gdzie osadzono go w więzieniu. W czasie przesłuchania otrzymał propozycję współpracy. Zdecydowanie odmówił. Przekonywał, że miał za zadanie prowadzenie wyłącznie antyniemieckich działań. Zgodził się na udzielenie informacji o Niemcach. Za to miał być wysłany do generała Stefana Roweckiego z posłannictwem zakończenia walki i podjęciem wspólnych działań przeciw Niemcom. Niestety NKWD ustaliło, że Kulicki inwigilował środowisko komunistyczne, więc generał został przeniesiony do więzienia lefortowo. Przeżył tam 35-dniowe Śledztwo tortury, w tym konwejer czyli przesłuchania ciągłe bez możliwości snu oraz przebywanie w celi z mocnym oświetleniem elektrycznym przez całą dobę. Po śledztwie pozostały mu choroby serca i osłabienie wzroku. Nikogo nie wydał, nie ujawnił haseł twierdząc, że je zapomniał. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej i podpisaniu układów między rządem generała Władysława Sikorskiego i rządem ZSRR został zwolniony z więzienia na interwencję generała Władysława Andersa 2 lub 14 sierpnia 1945 roku roku. Tutaj to nie jest pewne. Objął funkcję szefa sztabu w tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej 18 marca 1942 roku. Wspólnie z generałem Andersem, w czasie dramatycznych negocjacji ze Stalinem i Mołotowem na Kremlu, domagali się uwolnienia zaginionych polskich oficerów w Związku Radzieckim. Stalin mówił, że nie wie, gdzie są. Teraz wiemy, że zostali zamordowani w Katyniu. Okulicki 5 października 1943 roku z rozkazu naczelnego wodza zostaje komendantem bazy przerzutowej i Ośrodka Wyszkolenia Cichociemnych w bazie nr 10 w Ostuni koło Brindisi we Włoszech. W nocy z 21 na 22 maja po uprzednim przeszkoleniu spadochronowym został zrzucony do kraju. 27 lipca Tadeusz Burkomorowski mianował go swoim następcą na stanowisku komendanta AK. Okulicki był w dowództwie AK jednym z głównych zwolenników walki zbrojnej w Warszawie. Pod wpływem argumentacji Okulickiego zagadnienie podjęcia walki w Warszawie zaczęło dostrzegać dowództwo AK. 21 lipca 1944 roku przekonał generała Bora Komorowskiego i generała Pełczyńskiego do konieczności powstania. Tym samym złamał rozkaz naczelnego wodza generała Sostkowskiego, który powierzył mu misję zapobieżenia za wszelką cenę wybuchowi powstania w Warszawie. Po upadku powstania udało się mu opuścić miasto w grupie ludności cywilnej. Rozkazem z dnia 28 września 1944 roku wódz naczelny generał broni Kazimierz Sosnkowski nadał generałowi Okulickiemu złoty krzyż orderu Virtuti Militari. 19 stycznia 1945 roku na dworcu kolejowym w Częstochowie, chcąc pozbawić NKWD pretekstu do represji i na mocy instrukcji rządu, wydał rozkaz o rozwiązaniu AK i zwalniający żołnierzy z przysięgi, sugerując pozostanie w konspiracji. W wyniku prowokacji NKWD został wraz z członkami delegatury rządu przez generała Sierowa zwabiony do pruszkowa, wbrew kategorycznemu rozkazowi generała Andersa postanowił ujawnić się wobec Sowietów, przyjmując zaproszenie do negocjacji. Został aresztowany razem z piętnastoma innymi przywódcami AK i Państwa Podziemnego, a następnie wywieziony do Moskwy. 8 października 1945 roku rozkazem szefa sztabu głównego polskich sił zbrojnych na zachodzie generała Stanisława. Kopańskiego został skreślony ze stanu polskich sił zbrojnych, przestając być formalnie żołnierzem i generałem Rzeczypospolitej. Po 1945 roku jego los pozostawał nieznany. 21 czerwca 1955 roku rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii złożyły oficjalne noty dyplomatyczne w Moskwie i w Warszawie z zapytaniem o los tych oskarżonych. Okazało się, że Okulicki zmarł 24 grudnia 1946 roku w szpitalu więziennym na Butyrkach. Według dokumentów szpitalnych nie można go było operować z powodu niedrożności jelit. Według specjalistów więziennych taka niedrożność powstaje w wyniku częstych kopnięć w brzuch. Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, 2 września walczył w rejonie Muławy. Zgodnie z postanowieniami aktu kapitulacyjnego 30 września 1939 roku razem z synem wyjechał samochodem z Warszawy do Żyrardowa. Tam oczywiście trafił do niewoli, z której zbiegł. W pierwszej dekadzie października 1939 roku powrócił do Warszawy. Tam otrzymał zadanie przedarcia się przez Węgry do Francji, by przekazać meldunki. 19 czerwca Sosabowskiemu udało się dotrzeć do portu w La Palis. Skąd został natychmiast ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Natychmiast po dotarciu do tego państwa Sosabowski zgłosił się do polskiego sztabu, gdzie otrzymał przydział na dowódcę formującej się właśnie czwartej brygady kadrowej strzelców. Sosabowski postanowił ze swej brygady utworzyć pierwszą w historii wojska polskiego jednostkę spadochronową. Hasłem brygady było najkrótszą drogą, co znaczy, że jako pierwsi powrócą do Polski tą właśnie drogą na spadochronach. W pierwszych dniach sierpnia przyszła wiadomość o wybuchu powstania w Warszawie. W brygadzie wszyscy byli gotowi do lotu nad Warszawę, jednak rozkazu do startu ze strony Brytyjczyków nie było, zarówno z przyczyn politycznych, jak i wojskowych. Wraz z upływającymi kolejnymi dniami powstania narastała w brygadzie atmosfera buntu. Brytyjczycy zagrozili rozbrojeniem brygady. Nowy wódz naczelny generał Sosnkowski pod naciskami aliantów podjął decyzję o przekazaniu pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej do dyspozycji naczelnego dowództwa sprzymierzonych, czyli aliantów. Ostatecznie brygada wzięła udział w największej w II wojnie światowej operacji powietrzno-desantowej z przymierzonych, czyli operacji Market Garden. W ostatniej fazie bitwy Polacy osłaniali odwrót niedobitków brytyjskich. Spadochroniarzy, generał Sosabowski przekonał ich, że bitwę można jeszcze wygrać, jeśli forsowanie rzeki podejmą większe siły, ale Brytyjczycy nie chcieli już walczyć. Uznali bitwę za przegraną i chcieli jedynie wycofać się z twarzą. Potrzebny był też kozioł ofiarny, którego można było obarczyć winą za nie powodzenie. No i tak wybrano generała Sosabowskiego. Sprawa wyglądała na ukartowaną z góry. Znali jego wybuchowe usposobienie i starali się go sprowokować, co też się udało. Oburzenie polskiego generała uznano za niedopuszczalną krytykę brytyjskiego marszałka i generałów. Rozkazem 27 grudnia 1944 roku pierwsza samodzielna brygada spadochronowa została odebrana jej dowódcy i twórcy. W lipcu 1948 roku generał Stanisław Sosabowski został... Został zdemobilizowany. Zmarł na zawał serca w 1967 roku w Londynie. W 1969 roku wciąż wierni swemu dowódcy spadochroniarze generała przywieźli jego prochy do Polski, gdzie spoczęły, zgodnie z jego wolą, na cmentarzu wojskowym na Powiązkach w Warszawie. Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, generał Dywizji Polskich Sił Zbrojnych, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Krajowej, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, ukończył studia na Politechnice Lwowskiej w 1924 roku. W Paryżu uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w jeździectwie. W 1936 roku w Berlinie był kierownikiem ekipy jeździeckiej, która zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. Pod koniec 1939 roku stworzył w Krakowie konspiracyjną organizację wojskową i kierował nią do stycznia 1940 roku. Od 1 lipca 1943 roku dowódca Armii Krajowej w 1943 roku wydał rozkaz stanowiący podstawę zastosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec niemieckich osadników biorących udział w akcjach wysiedlenia Polaków z nakazując uderzenie na osady niemieckie, których mieszkańcy brali bezpośredni lub pośredni udział w zbrodniach okupanta. Ponoć powiedział wsie tak ja nakazałem spalić, a ludność wyciąć w pień. Wydał również rozkaz odwetowych pacyfikacji osiedli ukraińskich podczas trwania rzezi wołyńskiej. Podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez następne miesiące był przetrzymywany w różnych niemieckich obozach. W okolicach Innsbrucku został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskiej 103 Dywizji Piechoty. 2 lipca 1947 roku prezydent RP mianował go prezesem Rady Ministrów. Komorowski z Zmarł na atak serca w trakcie polowania. Pochowany został na cmentarzu Ganesbery w Londynie. Stanisław Maczek w 1939 roku maczek wraz ze swoją jednostką brał udział w walkach odwrotnych i działaniach opóźniających na rzecz Armii Krajowej i Karpaty. Zadał niemieckiemu 22. Korpusowi Pancernemu ciężkie straty. Za udział w wojnie obronnej 1939 roku otrzymał Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari. Niezatrzymywany przez władze węgierskie 21 października Maczek przedostał się do Francji. Po agresji niemieckiej w czerwcu 1940 roku Maczek na czele odtworzonej 10. Brygady Kawalerii pancernej wyruszył na front w Szampanii na skutek niewykonalnego rozkazu dowództwa. Resztki brygady Maczka zostały odcięte. Stamtąd w przebraniu araba przez Tunis, Maroko, Portugalię i Gibraltar dostał się do Szkocji. 21 września dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał przydział na stanowisko dowódcy drugiej brygady strzelców. 1 sierpnia 1944 roku dywizja wylądowała w Normandii, w pobliżu Caen. W ciągłych walkach z Wehrmachtem generał Maczek prowadził dywizję w kierunku Belgii i Holandii. 26 marca 1945 roku, pod łukiem triumfalnym w Paryżu, został odznaczony komandorią Krzyża Legii Honorowej. Stanisław Maczek pozostał na emigracji w Edynburgu, Wielkiej Brytanii. Od września 1945 roku dowodził jednostkami polskimi, które pozostały w Wielkiej Brytanii aż do ich demobilizacji. Władze komunistyczne odebrały mu obywatelstwo. 26 lutego 1985 roku Dostarczono generałowi prywatny list od premiera Rakowskiego z przeprosinami za odebranie obywatelstwa. Pozbawiony świadczeń przysługujących żołnierzom aliańskim, rozpoczął pracę jako sprzedawca, następnie barman. Zmarł w wieku 102 lat w Edynburgu. Został pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie. Władysław Albert Anders, generał Dywizji Polskich Sił Zbrojnych, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, następnie prezydent RP na uchodźstwie. Pierwotnie dowodził Nowogródską Brygadą Kawalerii w bitwie pod Muławą. W czasie odwrotu z pod Muławy nie wykonał rozkazu osłony ruchu 20 Dywizji Piechoty, co było jedną z przyczyn jej rozbicia. Stoczył ciężkie walki przeciwko Niemcom w okolicach Mińska Mazowieckiego i Tomaszowa Lubelskiego. 29 września w okolicach Sombora generał Anders został dwukrotnie postrzelony przez Ukraińców, po czym dostał się do niewoli sowieckiej. Podczas 22-miesięcznego pobytu w więzieniu był wielokrotnie przesłuchiwany, i bezskutecznie namawiany do współpracy z Armią Czerwoną. Został uwolniony po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Po ewakuacji latem 1942 roku wojska i ponad 20 tysięcy cywilów do Iranu, został dowódcą Armii Polskiej w Izraelu, gdzie polscy żołnierze zbudowali sporo kaplic oraz pozostawili po sobie pamiątki religijne. A następnie trafił do Włoch, gdzie dowodził m.in. w bitwie pod Monte Cassino. Był oskarżony o udział w domniemanym zamachu na generała Sikorskiego, o którym opowiem za chwilę. Po śmierci Sikorskiego, kandydat sił antypiłsudczaków na naczelnego wodza. Zdecydowany przeciwnik wywołania powstania w Warszawie w sierpniu 1944 roku, od 26 lutego do 27 maja 1945 roku, pełniący obowiązki naczelnego wodza. Zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany wśród swoich żołnierzy na polskim cmentarzu wojennym w Monte Cassino we Włoszech. Kazimierz Sosnkowski, herbu Godziemba, pseudonim Baca. 3 marca 1919 roku naczelny wódz Józef Piłsudski mianował Sostkowskiego drugim wiceministrem spraw wojskowych. W latach 1928-1939 Sostkowski pełnił funkcję prezesa klubu sportowego Polonia Warszawa, którego był zagorzałym kibicem. Obecnie stadion Polonii przy ulicy Konwiktorskiej jest nazwany jego imieniem. Wsparł finansowo budowę krytej trybuny na stadionie klubu sportowego Dyskobolia w Grodzisku Wielkopolskim. W 1937 roku został uhonorowany. Honorowany tytułem Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego. W 1936 roku został pierwszym prezesem Polskiego Związku Łowieckiego. Przyczynił się do odbudowania Dworku Szopenów w Żelazowej Woli i zorganizowaniem tam muzeum. Osobiście przyjaciel Piłsudskiego, który był kibicem Krakowi, więc macie tutaj taką ciekawostkę, skąd taka sympatia kibiców Polonii Krakowi do siebie. Podsumowując, w okresie międzywojennym był jedną z najlepszych osób w państwie. Mimo, że wspierał Piłsudskiego, był również wspierany przez Sanację, bo pamiętajmy, że wtedy były dwie opcje polityczne w Polsce: Piłsudczacy Czacy i Sanacja. Sosnkowski był trochę jak papież, wszyscy go lubili. Odsunięty od przygotowań wojennych po wybuchu wojny do 10 września 1939 roku, pozostawał bez przydziału wojennego jako generał do zleceń naczelnego wodza kilkakrotnie przełamał niemieckie okrążenia kierując się w stronę Lwowa. Stoczył szereg zwycięskich walk w wojnie obronnej w 1939 roku. Został wybrany prezydentem na emigracji, jednakże nie udało się ustalić jego miejsca pobytu, więc stanowisko to przejął Władysław Raczkiewicz. 11 października 1939 roku Sosnkowski pojawił się w Paryżu. Prezydent Raczkiewicz chciał jeszcze tego samego dnia przekazać mu swój urząd, jednak generał nie zgodził się na to nie chcąc powodować zamieszania. W czerwcu 1940 roku w obliczu upadku Francji Sosnkowski zaangażowany został w ewakuację sił polskich do Wielkiej Brytanii. Sprzeciwiał się rozmowom rządu polskiego ze Związkiem Radzieckim. Protestował także przeciwko przygotowanemu porozumieniu z Kremlem, czego wyrazem była jego demisja z rządu emigracyjnego złożona 25 lipca 1941 roku. W kolejnych miesiącach Sosnkowski otrzymywał propozycję objęcia stanowiska ambasadora w USA, Chinach i Brazylii. Zamiast tego bezskutecznie prosił o przydzielenie mu stanowiska czysto wojskowego i skierowanie do działań liniowych. Jak deklarował, zgodziłby się nawet na obniżenie stopnia wojskowego, byleby walczyć. Po tragicznej śmierci generała broni Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej na Gibraltarze, o którą podejrzewano Anglików, którzy chcieli zataić zbrodnie radzieckie w Katyniu oraz generała Andersa, który był chętny na stanowisko Sikorskiego, Sosnkowski stał się najpoważniejszym kandydatem do objęcia stanowiska naczelnego Wodza polskich sił zbrojnych. Sosnkowski często inspirował i zachęcał dowództwo Armii Krajowej w kraju do ignorowania instrukcji rządu emigracyjnego. Naczelny wódz opowiadał się przeciwko ujawnianiu się polskiego podziemia na ziemiach II Rzeczypospolitej zajmowanych przez Armię Czerwoną. Wskazywał także, że w przypadku wybuchu powstania w stolicy straty będą ogromne, a efekt polityczny takich działań żaden. W marcu 1947 roku w Wielkiej Brytanii podjęto decyzję o zwolnieniu generała Sostkowskiego. Z polskich sił zbrojnych z dniem 1 maja 1947 roku. W 1958 roku ciężko zachorował na serce, przeszedł dwa zawały. Sosunkowski zmarł 11 października 1969 roku w Kanadzie. 12 listopada 1992 roku urnę z jego prochami sprowadzono do Polski i złożono w podziemiach bazyliki Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Władysław Eugeniusz Sikorski, generał broni Wojska Polskiego, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu RP na uchodźstwie podczas II wojny światowej. Po wybuchu II wojny światowej został w 1939 roku premierem rządu RP na uchodźstwie, naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych i adwokatem sprawy polskiej na europejskiej i światowej scenie dyplomatycznej. Był zwolennikiem ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, zerwanych po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Stosunki te zostały w lipcu 1941 roku przywrócone po ataku Niemiec na Związek Radziecki układem Sikorski-Majski. Jednak po odkryciu grobów ofiar zbrodni katyńskiej 25 kwietnia 1943 roku, Związek Radziecki ponownie zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską pod pretekstem prośby rządu polskiego skierowanej do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, by ten zbadał sprawę zbrodni. Stalin stwierdził, że Polacy współpracują z Niemcami. Sikorski zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie samolotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska na gibraltarze. Według oficjalnych ustaleń katastrofa nastąpiła z przyczyn technicznych, co jest przedmiotem kontrowersji hipotez o zamachu. Głównie podejrzewa się o to Brytyjczyków, którzy chcieli za wszelką cenę ukryć zbrodnię katyńską, gdyż tę dokonali Sowieci. A po ataku Niemiec na Rosję, Brytyjczycy chcieli zawrzeć sojusz z Sowietami, a źle by wyglądał sojusz z mor. Rodercami, prawda?